Dzień dobry, firma Elektro Łukasz Kałka. Mam tutaj montaż pompy ciepła firmy Wisman Vitokal 151. Jest to pompa z wieżą hydrauliczną. Tutaj zbiornik ciepłej wody użytkowej jest 190 litrów. Pompa jest na czynniku R290, czyli na propanie. Jest to jedna z nowszych pomp firmy Wisman. Jest to urządzenie wysokotemperaturowe, więc nadaje się do modernizacji. Może pracować w instalacji zarówno z grzejnikami, jak i z ogrzewaniem podłogowym. Tutaj mamy montaż w Gdyni u pana Romana. Ten montaż dotyczy domu, który ma powierzchnię 140 m2. Ten dom był ogrzewany wcześniej kotłem na ekogroszek. Zużycie było między 3,2 tony a 3,5 tony rocznie. Instalacja jest zamontowana akurat tutaj w garażu i przeprowadzona do kotłowni. W kotłowni już zostały tylko rury, które podłączone są do instalacji budynku. Budynek ma, tak jak wspomniałem wcześniej, instalację grzewczą podłogową tutaj przede wszystkim na parterze, natomiast ogrzewanie grzejnikowe w sypialniach. Jak przy standardowych naszych montażach, wcześniej też na pompach Alfa i Notek, tutaj przy pompie Wisman również mamy zainstalowaną rozdzielnię elektryczną z zabezpieczeniami trzyfazowymi, jednofazowym zabezpieczeniem na automatykę, no i oczywiście licznikiem energii elektrycznej, dzięki któremu możemy poznać prawdziwe zużycie energii elektrycznej. Pompa została uruchomiona, ta akurat pompa została uruchomiona 1 lutego. Dzisiaj mamy 3 luty i możemy zobaczyć, że w ciągu miesiąca, 4 luty, przepraszam, a tutaj mamy zużycie 1000 kWh, tylko wiadomo, że ta pompa też w tym 1000 kWh miała rozruch, więc tam na pewno też z 200 albo więcej kWh było na rozruch. Także tak wygląda jednostka wewnętrzna, tutaj pompy ciepła. Teraz przejdę jeszcze na zewnątrz, pokażę jednostkę zewnętrzną. Jest to oczywiście pompa też monoblokowa. No i tutaj mamy jednostkę zewnętrzną. Jak widzimy, pompa ta 151 w serii 150 ma generalnie jednostkę zewnętrzną wyposażoną w dwa wentylatory. Jest to bardzo estetyczne, ładne wykonanie. Pompa jest zamontowana, tak jak wcześniej mówiłem, w budynku, który współpracuje z instalacją grzejnikową i podłogówką, czyli jest to instalacja mieszana. Tutaj pytałem się właściciela, czy pompa jest głośna, no mówi, że w ogóle nie słyszy jednostki zewnętrznej, także tak wygląda nasz kolejny montaż pompy ciepła. Jeśli są jakieś pytania, zapraszam do współpracy lub do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, Łukasz Kałka.